Sorry, nie mogę gadać, jestem na wakacjach z koleżankami. Ale Martyna, ty nie masz koleżanek, a poza tym to ty dzwonisz. Jak nie mam koleżanek, jak wytłumaczysz to, jest tu już cała zgraja. Pojechałyśmy ekipką Rainbow High, Pacific Coast do Tulum na wakacje, odpocząć sobie troszkę. Nie dość, że wylegujemy się na wybrzeżu Pacyfiku, to jeszcze zamierzamy uderzyć na beach bar, gdzie będzie podświetlany basen. Podświetlany basen. Halo, Martyna, jesteś tam? Tak, miałam na głośno... Przecież to ty dzwonisz. Miałam na głośno mówiącym, pa. Jeśli też nie możecie doczekać się wakacji, to zostawcie łapkę w górę, a być może wakacje przyjdą szybciej, bo zauważyłam, że umiem przyspieszyć czas. Bullshit! Nieprawda, wczoraj był styczeń, a dzisiaj jest już środek marca. I czyja to sprawka? Nie wiem, dla mnie po drodze był jeszcze luty. No i koniecznie subskrypcje, mamy już 500 000. To jest naprawdę duży powód do świętowania, ale mam dla was super specjal, który będzie już niebawem. Tego się nie spodziewacie. Okej, dobra, lecimy z tym, poznajcie moją ekipę, bo kiedy wpadają koleżanki, zaczynają się hulanki. Tutaj to by się idealnie nadał hashtag Squad Goals, bo dziewczyny razem prezentują się tak, że aż nie mam na to słów, naprawdę. Wyglądają przekozacko. Każda ma swój własny styl, zupełnie inny. Jakby totalnie się od siebie różnią, ale razem tworzą wspaniałą całość, świetną ekipę i no, jak ja bym zobaczyła na mieście taką ekipę, to albo podbiłabym, żeby iść z nimi na imprezę, albo zrobiła chociaż zdjęcie z ukrycia, bo mają naprawdę świetne outfity. Piszcie w komentarzach, jak wy byście się ubrały na wakacje i który outfit odpowiada wam najbardziej. Ja, jako że nie mogę się zdecydować, to miałabym dylemat między tym, tym i tym. Albo po prostu wzięłabym trzy dni, trzy outfity i sprawa rozwiązana, nie ma żadnego problemu. Ten na opalanko, ten na imprezkę, a ten na zwiedzanie. Tu koleżanka wygląda, jakby szykowała się na jakiś surfing. Bo się szykuje, widziałaś tamtego surfera? O tym mówisz? Mhm. No i co z nim? Mam nadzieję spotkać go na fali. Niezłe z niego ciacho. Hali, ja pierwsza go zobaczyłam, więc weź trochę wyluzuj, okej? Okay? No cóż, myślę, że wybór już należy do niego. No to niezła koleżanka. Jeju, spadły jej okulary z wrażenia i dopiero dojrzałam te piękne oczy. Czy wy widzicie jej oczy? Ma maślane oczy, po prostu jak piesek, jak labrador, po prostu są tak śliczne, jakby to powiedzieć hypnotizing, że nie mogę od nich oderwać oczu. Nie mogę oderwać oczu od twoich oczu. Dzięki, to naprawdę bardzo miłe. Ty też masz ładne brązowe oczy. Dziękuję. A wy, widzowie? Napiszcie w komentarzach, jaki macie kolor oczu. Tyry fery, fajna gadka o oczach, ale wskoczyłabym do jakiegoś basenu, Martyna. Wiesz, co robić. Okej, muszę zabrać się za unboxing tego basenu. A wy, laski, postarajcie się przez chwilę nie kłócić. My się bardzo kochamy, ale lubimy też dramy. Dobra, dziewczyny poszły opalać się na plażę, a wy zobaczcie. Holograficzne pudełko, zmieniający kolor basen, do tego beach club. No i ten ziomek, szkoda, że nie mam jego lalki, bo... A w sumie dobrze, dziewczyny nie będą miały co się kłócić. Z tego co widzę, to będą tutaj też leżaki. Będą palmy, parasol, leżaki, stół, drinki, spalemką? Nie, z parasolką i basen. Dobra, lecimy z tym. Oj, przydałby się to jakiś bob budowniczy, bo będzie trzeba śrubki i baterie i takie różne sprawy po chińsku. 6 hours later. No, także sytuacja wygląda mniej więcej tak, ale jest jakiś progres, co nie? No i mogę wam już pokazać szczegóły. Zobaczcie, perłowe siedzenie i do tego mięciutkie. Nie jest twarde, plastikowe, tylko... O, zobaczcie, nawet poduszka jest miękka. Są palmy z kokosami, drineczki z parasolami. A co do parasoli, zobaczcie, ten jest real parasol, tylko w mojej wersji. Nie jest jakiś plastikowy, to jest normalnie materiał. I nawet działa na takim samym systemie, jak parasol, czyli normalnie się składa, czajcie to? Składa i o, i jeszcze tak się składa. Najbardziej cool dodatek do lalek, jaki widziałam. Po prostu parasol. Parasol na systemie. No, zadziwia mnie to, że po prostu zrobili w takiej mikrowersji. Przepiękny parasol. Zobaczcie, jak to wygląda z tymi palmami w tle bosko. O, też mam kolor.
Też mam kokosy. Jest też siedzonko, stolik z miejscem na drineczki. Ale serio, przydałaby się mi jakaś pomoc. Ej, w ogóle gdzie jest Natalia? Wow, Natalia, znalazłaś się. Gdzie ty byłaś, kiedy cię potrzebowałam, żeby zamontować liście na palmę? Dobra, Natalia już tak naprawdę jest tu od chwili i zobaczcie, co zrobiła. Użyła śrubokręta i baterii. Bobinka budowniczynka. Budinka budowniczowa. Zobaczcie, co zrobiła w międzyczasie. Jest basen, świeci się na różne rainbow kolory. Im ciemniej, tym lepiej to wygląda oczywiście. A że tu mamy mega jasno, to tak wiecie, delikatnie. Także brawa dla Natalii. A, Natalia, pamiętasz, jak mówiłaś, że nie mam koleżanek? Coś kojarzę. Co powiesz na to? Cała banda. Pokaźna kolekcja. To nie jest kolekcja, tylko moje przyjaciółki. Jak możesz mówić o nich tak przedmiotowo? Nie mogę tego wcisnąć. Właśnie ja też nie, dlatego... Ja też nie mogę tego zrobić, dlatego czekam, aż przyjdziesz. Zepsułaś? Nie, no Natalia, masz za dużo siły chyba. Nie zgadza mnie pobuda. Co jesz na obiad? Podziel się protipem. Buraki. Serio? Naprawdę? Ej, nawet już buraki, dlatego strzeliłaś teraz takiego buraka? Uważajcie ludzie, uważajcie, bo można strzelać buraki i nie tylko. Ej, wiesz co, chyba odwaliła ci palma. A ja zaraz zrobię coś dobrze technicznie, mam nadzieję. No, to by było na tyle. Ogólnie zgubiłyśmy instrukcję i idziemy z instynktem. No są cztery elementy, jakby jak to, jak możemy nie dać sobie z tym rady? Halo, przepraszam, jak tam mój beach bar? Jak długo mam jeszcze czekać na mojego zimnego drinka? Dobra, dobra, sorry, już kończę, dobra? Nieźle idzie, naprawdę ładnie. Słuchajcie dziewczyny, musimy jeszcze nalać trochę gorącej wody do waszego podświetlanego basenu, ułożyć leżaczki i tak dalej, ale słuchajcie, macie za to czekanie karty VIP. Karta VIP, tylko chyba powinna mieć karnet na darmowe drinki do końca życia tutaj za to czekanie. W tej całej historii wyobraźcie sobie, że jest woda na niby, bo nie chcemy łączyć lalek. Ej, dopiero obczaiłam, jakie ta laska ma buty, zobacz. Ona chodzi na kulach. Kule. O kurde, tego nie widziałam. Dobrze, że nie kuleje. No a skąd wiesz? Dobra, dobrze, że nie wiemy zbyt wiele o ukulele. O ukulele? Lepiej przestań. Zaraz pękną mi bębenki! Mówiłaś coś o bębenkach? O nie! Ej, zauważyłam, że w ogóle ta laska jest tak bogata, że płacze złotem. Była gdzieś jakaś piosenka Złote łzy? Coś o złotych łzach? Tak! Tą piosenkę śpiewała moja mama. Jak to leciało? Jeśli liczysz na to, że pamiętam, to nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, nie pamiętam, jak to leciało. God damn it! Dobra, mamy tutaj, widzę, dziewczyny naprawdę nieźle poleciały i każda ma designerski koc bądź ręcznik. Polecisz, to zaraz ty do zwolnienia, jeśli nie ogarniesz mojego beach baru. Dobra, jest już ogarnięty, zapraszamy. Gdzie mój drink? Tutaj, proszę pani, na koszt firmy. Boże, w końcu. Czekaj, bo rękę muszę sobie ustawić. Margot, ty lepiej wskakuj do basenu, już nie gadaj żadnych głupot. Trochę wydziwiasz, przydałby ci jakiś sneakers. No, czyli nie wydziwiam, tylko gwiazdorze, co w tym dziwnego. W końcu jestem gwiazdą. Nie wiem jak wy, ale ja lecę posmażyć się na leżaczku. Pod palemką. Lepiej kremu z filtrem, bo się spalisz. No i właśnie tak. Masz różową karnację, musisz uważać na promienie słoneczne. Dobrze, koleżanko, miło z twojej strony, jak na... Ciebie lubię. Ej, zobacz, jaki ma... Superowy kapelusz. Bardzo mi się podoba. I te włosy z tyłu. Po prostu one wyglądają, jakby szły na sesję zdjęciową. Idziemy, przecież paparazzi ciągle robią nam zdjęcia, jesteśmy takie sławne. Dobra, słuchaj, nasmarujesz mi plecki? I nie tylko. A co jeszcze? No rękę, nogę, co tam będziesz chciała? Ucho? O, tak, uchy trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać zawsze o uszach, bo naprawdę mogą się spalić. Bella, lepiej pamiętaj o słowniku, jak ty odmieniasz. Kim ja tutaj żyję? Przepraszam, czy możemy już przejść do sedna? Przechodzisz do sedna w tym momencie? Okej, okay. Ja myślałam, że to jest beach bar i pool party, ale jak idziesz do sedna, to okej. Okay.
Lale wszystkie ustawione. Wszystkie są ustawione od samego początku w swoim życiu. No to prawda. Dobra, zobaczcie, jaki tu jest beach bar. I jak tam, Margot? Podoba ci się? Fajnie, fajnie, ale wiesz co, nie dają mi spokoju te okulary, które widziałam ostatnio w sklepie. Pamiętasz, te co oglądałyśmy razem? Cały czas nie mogę przestać o nich myśleć. No to co, może chwilę się jeszcze poopalamy i lecimy na jakiś shopping? No dobra, ale myślisz, że powinnam kupować 16 parę okularów w tym tygodniu? 16 okularów na 16 dni, w sam raz. Tyle jesteśmy na naszym wyjeździe. No właśnie, chciałam pytać, do czego piłaś, jeśli chodzi o 16 dni, ale faktycznie zapomniałam o wyjeździe. A właśnie, co do picia, muszę się napić. Pyszotka. Ej, a znasz taką piosenkę? Czekam, aż znowu będziemy popijać koktajle w beach barze ze szklanki. Kiedy padają koleżanki, zaczynają się hulanki. Aż się obudziłam, co się dzieje? Hulanki! To co, laski, lecimy na jakiś dancing? Nie, ja nigdzie nie mogę iść, bo czekam na tego serwera. Przypominam, że ja zobaczyłam go pierwsza. Przypominam, że to nie ma żadnego znaczenia. Teraz to ja już nie wiem, chciałam coś zaśpiewać. Harper! Nie zauważyłam cię. Lecisz z nami na hulanki? Wbijaj do mnie na house party. Z nami bawią się sąsiadki. Jest jakaś imprezka? W jakiejś willi z basenem może? Czemu masz tak rękę? Jak? Tak? Co z tym chodzi? Boże, nie mogę się doczekać, tak długo czekałam na te wakacje. Długo? Przecież wymyśliłyśmy to wczoraj i wzięłyśmy lot pierwszym odrzutowcem. No właśnie, o tym mówię, że przecież to było długo. To prawda, 12 godzin do Tulum to długi lot. Najbardziej dłużyły mi się 3 godziny czekania, od pomysłu do realizacji. Ja nawet nie zauważyłam, byłam zajęta dobieraniem fitów na imprezkę. Mi na szczęście pomagała Bella z Margot de Perla. Bella i Margot de Perla? No przyznam, zrobiły niezłą robotę, twój fit jest po prostu 10 na 10. No ten akurat ja wybrałam. Najnowsza kolekcja Burberry. Miło, że kogoś to docenia. Blueberry? Uwielbiam jagody. Jak widzisz, jagodowy to mój favorite color. Bla, 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 bla. Czy może ktoś mi przynieść drinka, bo nie chce mi się ruszać? Kochana, chyba musisz sama ruszyć tyłeczek. Nie widzę tutaj nikogo z obsługi, a na pewno żadna z nas nie ma takiego zamiaru. No ja widzę tu kogoś, to mógłby podać drineczkę. No chyba ty. Okej. Okay. Ja to zrobię. Halo, przepraszam, ktoś mi kradnie drinka. Proszę bardzo. Dzięki, obsługa tutaj jest najlepsza. Warto było zapłacić 500 tysięcy Rainbow Hairsów. Dobra, wylane, idę po moje wymarzone okulary. Jak wylane? Nic się nie wylało. Obsługa 10 na 10, wszystko w porządeczku. Drink jest cały... Rany, gdzie jest ten surfer? Uschnę tutaj, chociaż jestem w basenie. No właśnie, nudzi mi się, potrzeba jakiejś dramy. Dramatyczne to jesteście wy, uganiacie się z jakimiś chłopcami, gdy mogłybyśmy teraz tupać na parkiecie, popijać koktajle Burberry. Koktajle były Blueberry, mój secik jest Burberry. Dobra, Barbara, chodź na tą domówkę. Boże, czy ty kiedyś dorośniesz? No nie wiem, na razie dobrze się bawię. Pa dziewczyny, do zobaczenia potem. Lecę na domówkę. W sumie też poszłabym sobie na jakąś domówkę, ale muszę jeszcze trochę ciężko popracować nad moją palenizną. Jezus, kochana, już się bałam, że chciałaś pracować na wakacjach, a przecież to jest kategorycznie zabronione. Miałaś iść ze mną po okulary. Możemy już wstawać? Nie wiem, zastanawiam się też nad no może jakąś nową torebką. Co o tym sądzisz? No dobrze, dobrze, tylko daj mi jeszcze tak z 15 minutek. 15 minutek? Aż tyle mam nie dzielić od moich wymarzonych zakupów? Czy ty oszalałaś? Dobra, kupię ci te okulary, tylko daj mi już spokój. A torebkę też? Laska, bez przesady. Przesada? Co to jest przesada? Może ty mi kupisz torebkę? No dobra, nie ma problemu. Cool. Czy kumplujesz się ze mną tylko dla pieniędzy? Chyba ty. Dobra, skakuję do basenu. Siup! Aż mi okulary spadły. Laska, zdejmij buty do basenu. Dobra, wypatrujmy go. 2 hours later. Zobacz, czy to nie on? Nie, to jest chyba kelner. Zobacz, ma tacę. Nudne są wakacje bez chłopaków. Okej, okay, ja idę chyba do szkoły surferskiej. Może tam go spotkam, a jak nie go, to kogoś innego. Jak chcesz, to chodź. W razie co, powyrywamy sobie włosy o jakiegoś przystojniaka. Dobra. Uii. Ach, cały beach bar dla nas, ale super. Okej, okay, Martyna, myślę, że już możecie iść, bo chciałabyśmy jeszcze sobie pochillować i... Możesz nie ma co was.
chcemy mieć VIP-owski beach bar tylko i wyłącznie dla siebie. Przecież i tak mamy dla siebie, o czym ty mówisz? No nie widzisz, że tu nas kamerują i patrzą i gadają do nas? Sorry, przyzwyczaiłam się, wiesz, nie żyję w blasku fleszy. O nie, właśnie zorientowałam się, że opalam się pod parasolem. Chyba musimy jeszcze tutaj spędzić z godzinkę. Boże... Dobra, zaraz pójdę sama na te zakupy i nie dostaniesz torebki. Dobra, słuchajcie, tu po lewej macie poprzedni film, po prawej jeszcze inny film, a po środku Subi dla Martynki leci, zadepiesz na drinki, bye!